witamy z nami kolegę Mariusza, prezesa fanów gier. Najbardziej prężnego stowarzyszenia takich aktywistów planszówkowych chyba w Warszawie. A nie? Wszędzie was widzę, wszędzie jesteś takich miłośników. Coś tam organizują, to tam, to jakaś knajpa, tutaj pracują, tu się pojawiają. No w ogóle, nie wiem czy to ten, jak w ogóle oceniasz na pewno lodowo, od tego zacznijmy. Największa impreza w roku planszówkowa, mnóstwo ludzi. Nie wiem ile tysięcy tutaj dzisiaj przyszło. My wcześniej prowadziliśmy festiwal gier w Empiku, ale no niestety no nie ma porównania. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Mm-hmm. No jutro się zwolnią trochę tych ludzi. Tak, jutro ci co byli tu przyszli. Jakby przyszli do Empiku, no to Empik no nie wytrzymał, tak? No niestety pewnie filmik nie zostanie produkowany przed jutrem, więc... A szkoda, taka reklama. Więc nie zaprosimy, znaczy, no ale mam nadzieję, że następnym razem będziecie uważać, tak? Robią dobrą robotę, warto zobaczyć. A powiem w ogóle skąd, bo nigdy się ciebie nie zapytałem sobie nawet osobiście, tak? Skąd, jak się zaczęło z tymi waszymi fanami gier, tak? Bo tak, no nagle się, jak jesteście wszędzie, no tak jak mówię, no. Jaki był pomysł, jak się tak zebraliście, tak? Jak się udało nakręcić, tak? Zaczęło się od spotkań w kawiarniach ze znajomymi, później z jednej kawiarni do drugiej kawiarni, później szkoły, domy kultury, festiwale. Właśnie. Tak jakoś napęczniało, tak do tej kuli śnieżnej po prostu, efekt kuli śnieżnej po prostu, robią, tak? Organizują też... Wczoraj kawiarnia, tak? Dzisiaj Warszawa. A jutro? Jutro Polska? Jutro... A pojutrze świat? Tak, jutro Empik. No, to już jest poważna lokal, sprawa, tak? 20 albo 21 spotkanie w lokalu na Mokotowie. Mhm. Tam mamy cykliczne spotkania. No, oprócz tego w dwóch innych kawiarniach. 4 listopada Dom Kultury w Wolskim Centrum Kultury, także rodzinny festiwal, nie zabraknie gier. No, zapamiętajcie sobie, bo wiecie, można pokazać fajne gierki, naprawdę mają tego dużo i znają się na tym, więc możecie od razu zostać wprowadzeni w tajniki nie zawsze prostych instrukcji. Nie zawsze prostych gier, a prawie zawsze dobrych. Z tego co pamiętam, no większość... Wybieracie gry dość solidnie, więc nie przypominam sobie, żeście tam mieli jakieś niefajne tytuły, tak. których bym nie polecał, więc naprawdę warto. No dobra, to co, Bartuś, jeszcze coś tam chcesz, coś wnosisz? Dzięki. Już nie zajmujemy chyba czasu, tak? Dzięki. No, dzięki wielkie.